Dzień dobry Państwu. Zbliżają się ferie, więc jestem w górach. Tym razem są to Karkonosze, góry na pograniczu polsko-niemiecko-czeskim. Chciałem pokazać Państwu piękno tych stron oraz parę potraw, które przydadzą się na pewno do wykorzystania na śniegu, po nartach lub przed nartami. Zresztą zaraz sami Państwo wszystko zobaczą, ale nie przyjechałem tutaj po to, żeby wozić się sankami, tylko przyjechałem do pracy, więc po prostu kucharze, wysiadka, na razie. No naprawdę trudno wyobrazić sobie piękniejsze miejsce niż wodospad i wąwóz Kamieńczyk. Proszę Państwa, co tu będę gotował? Nie będą to potrawy regionalne, dlatego że ich po prostu nie ma. Smutna historia wojenna i powojenna, migracje ludności spowodowały, że trudno znaleźć tutaj lokalną kuchnię, ale myślę, że to, co za chwilę pokażę, czyli fondue, szwajcarską potrawę, że to idealnie pasuje do tej prawie alpejskiej scenerii. To będzie wersja niemiecka fondue, bo bliżej jest stąd do Niemiec niż do Szwajcarii. Zaczynam od tego, widzą Państwo, to jest ten specjalny przyrząd, pod spodem pali się ogień. Tutaj jest garnek, którym się gotuje zawsze fondue. No i ja najpierw zacznę od tej wersji. Ten garnek, pada śnieg, ale dla... cóż to znaczy, jeśli ktoś kocha fondue. Ten garnek wysmaruję teraz cebulą. Chodzi tylko, żeby on dostał takiego lekkiego cebulowego posmaku. W klasycznym serowym Swiss fondue garnek smaruje się ząbkiem czosnku, ale to jest niemiecka rzecz, więc będzie cebula. Dobrze. I teraz dodam do tego piwo, zwykłe jasne piwo. Szwajcarzy robią swoje fondue na białym winie. I teraz tak, to piwo nam się powinno zagotować. A jeszcze opowiem Państwu w ogóle o tej koncepcji, jeśli ktoś z Państwa nie zna, o koncepcji fondue. To jest taka zabawa jedzeniowa na świeżym powietrzu. W fondue mięsnych, jedno to się najbardziej klasyczne bourguignon, drugie rapersville, polega na tym, że kawałeczki mięsa, najczęściej polędwicy, nadziewa się na coś takiego i tutaj jest albo wrzący bulion, albo wrzący olej. Fondue serowe to jest, że się albo na bazie wina, albo na bazie piwa rozpuszcza się żółty ser. I moje fondue niemieckie jest właśnie fondue serowym, więc zacznijmy od mówić o reszcie składników. To jest starty ser wędzony. Tutaj to jest starty emmentaler. No chleb nam będzie potrzebny na końcu, cebulę już Państwo widzieli, smarowałem garnek. To białe to jest mąka ziemniaczana, tutaj jest musztarda i tutaj jest odrobina mleka. I to wszystko. Czyli jeszcze sekunda, aż piwo nie zacznie wrzeć. Piwo jest gorące, jak moje uczucia do narciarstwa, więc teraz czas wrzucić ser. Generalnie przy tym fondue 3/4 będzie sera wędzonego i 1/4 emmentalera. Więc tak powiedzmy, o. Tak. Przy klasycznym fondue Swiss używa się też emmentalera, ale nie ma sera wędzonego, tylko jest gruyère. I teraz starte, oczywiście, jak Państwo widzą, są te sery. Dobrze. I następna rzecz, którą musimy zrobić, to posługując się jakąś drewnianą łyżką i czasami to mieszając, czekać, aż nam się to wszystko rozpuści, utworzy jednolitą masę. No i teraz ten ser już jest w zasadzie całkowicie rozpuszczony, więc można zrobić rzecz następną. Teraz, proszę Państwa, tutaj mam odrobinę mleka. Do tego dodaję mniej więcej 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej. To może być też mąka kukurydziana. To wszystko ładnie tutaj mieszam. O. Dobrze. Do tego dodaję musztardy. To jest musztarda typu niemieckiego. Taką można u nas kupić. Ona jest, nie jest tak jasna jak dijońska i ona jest mniej ostra. Jest dodatkiem miodu. Dobrze.
I teraz to wszystko razem mieszam z mlekiem i z mąką ziemniaczaną i dodaję do masy serowej. I teraz już będę musiał tylko zaczekać, aż mi się to jeszcze raz zagotuje. No, to jest gotowe. Po prostu jak tylko może być gotowe. Spojrzę, ciągnie się jak mowy sejmowe, ale jest bardziej konkretne zdecydowanie. No, ale mamy tutaj panów ze Straży Karkonoskiego Parku Narodowego. Panowie będą surowymi sędziami. Bardzo proszę, takie widelczyki, proszę sobie nadziać trochę chleba, zamoczyć w tym, bo w Fondue Suisse jest bagietką, a to jest niemieckie, więc jest taki nawet trochę razowy chleb. Znaczy bardziej żytny niż razowy, ale jakiś taki ciemnawy lekko. O, spadło mi. No jak? Dobra? Na powietrzu bardzo dobrze. Fondue, góry, tylko w dółce. A teraz fondue czekoladowe, fantastyczny deser. Zaczynamy od tego, że mamy pokruszoną czekoladę mleczną, dobrej jakości. Wrzucamy ją do garnka, do naszego garnka, do fondue. I ona teraz, no za chwilę Państwo zobaczą, ona, o, widzą, Państwo już się zaczyna topić tutaj. I musimy zaczekać, aż ona nam się stopi. W międzyczasie dodajemy najpierw trochę bardzo słodkiej, pysznej, gęstej śmietanki. Może być nawet tortowa. I to wszystko razem mieszając doprowadzamy do stopienia. Tej śmietanki dolewamy stopniowo. Za chwilę dodam jej więcej. Ale proszę spojrzeć do wnętrza, jak to nam się już, o, topi. No i to już jest całkowicie płynne. Proszę spojrzeć do garnka. O. I jeszcze ostatnia rzecz, którą pozostaje nam zrobić. Dolać na końcu trochę śmietanki i odrobinkę rumu. Tak dosłownie dla smaku. Dobrze. Jeszcze zamieszam to raz. Dokładnie. O, i taka masa czekoladowa, którą, proszę Państwa, no je się tak. Jeśli jest to lato, to oczywiście najlepiej przy pomocy tych widelczyków do fondue nabijać na przykład truskawki i maczać w tym. Ale lato, jak Państwo widzą, zresztą świetnie, lata nie ma, w związku z tym biszkopty. Na przykład biszkopty, można sobie to przelać do miseczek, ale ja nie będę się tutaj oddawał jakimś ceregielom i po prostu, o, proszę spojrzeć, jak to ładnie wygląda, taki biszkopt czekoladowy się robi. Pyszne. I można sobie to zrobić na powietrzu, również w zimie. Nad wodospadem i wąwozem znajduje się schronisko o tej samej nazwie, Kamieńczyk. Choć bardzo tu ładnie, nie mogę za długo zabawić, bo jadę gotować dalej w stronę Karpacza. Na razie. Po emocjonującej podróży saniami, ratrakiem i skuterem śnieżnym dotarłem wreszcie w okolice Karpacza. Ta wspaniała góra za mną to Śnieżka. Chciałem tutaj gotować, jestem nawet przygotowany. Mam ze sobą ziemniaki, które będą składnikiem następnej potrawy, raclette. Ale jest pięknie, ale jest jeden minus, zbyt zimno, więc miejsc do gotowania poszukam na dole w samym Karpaczu. Ale warto było tu przyjechać, choćby po to, żeby nacieszyć, napawać oczy tymi genialnymi widokami. Ekipa ma pomysł, żeby wyjść na sam szczyt, ale ja chyba poczekam w schronisku, są tutaj kluski śląskie. Zaraz będziemy gotować. Jesteśmy w restauracji U Ducha Gór.
czas na kolejną alpejską potrawę, tym razem będzie to raklet. Raklet to rzecz bardzo prosta, generalnie chodzi o roztapianie sera. Ale nie może to być zwykły ser, to jest specjalny, proszę spojrzeć na tę taką skórkę pokrytą białawą pleśnią, lekko żółtawą, bardzo ciężki, bardzo tłusty ser do raklet. Proszę się nie martwić, nie trzeba mieć wujka w Stanach Zjednoczonych, żeby taki ser dostać. Jegoż można dostać w Polsce, w zasadzie bez problemu, a wujek w Stanach Zjednoczonych jest na tyle jeszcze nie na miejscu, że jest to ser albo szwajcarski, albo francuski. Głównie francuski. I teraz, raklet oczywiście w górach robi się tak jak za mną na żywym ogniu. Jeśli robimy to na powietrzu, po prostu rozpalamy ognisko albo na kominku w takiej specjalnej łopatce do nakładania węgla, tylko wcześniej wyszorowanej, roztapiamy ser. Ale możemy to też zrobić we wnętrzu przy pomocy takiego właśnie tu przyrządu. Proszę spojrzeć, to jest, wewnątrz jest taka spirala elektryczna, a tutaj są specjalne łopatki, na które nakłada się ser, co też ja zaraz zrobię. Tutaj ruchem dookoła proszę się nie przejmować. Restauracja jest cały czas otwarta, nie zamknęli jej specjalnie dla nas, więc jest to jakby żywe dodatkowo wnętrze. O, i tak kładziemy ser, żeby się rozpiekł. Tutaj na wierzchu jest płyta tak zwana grillowa, czyli mówiąc po polsku ruszt. Można sobie jeszcze kiełbaski jakieś dopiec, jeśli ktoś bardzo chce, ale ja zrobię raklet w wersji ortodoksyjnej, czyli tylko ser i dodatki, jakie to zaraz Państwo zobaczą. A na razie ułóżmy to wszystko tak tutaj jak trzeba. Jedno wsadzę bliżej Państwa strony, może trafię. O, to powinno być tu. Jak mówiłem, jest to raklet w wersji ortodoksyjnie prostej, więc teraz najważniejszy składnik, bez którego jednak żaden raklet nie może się obejść, ziemniaki. To są albo ziemniaki, proszę Państwa, gotowane w mundurkach, albo ziemniaki w mundurkach pieczone. Ja tutaj korzystając z kominka, korzystając z kominka, upiekłem je. One są w folii, więc nawet jeśli nam się ser jeszcze nie rozpiekł, to mogą chwilę poczekać, więc ja je wyjmę. Dobrze. One nie stracą temperatury. Zajrzyjmy. O, proszę spojrzeć. On się już zaczyna powoli rozpiekać, ale jeszcze nie jest taki, jak być powinien. Więc zajmijmy się drugim dodatkiem, który jest obowiązkowy i tak obok ziemniaków. To są, proszę Państwa, korniszony. Tutaj mam takie malutkie korniszonki. No, jest prawie żywy. A tutaj nieco większe. Ale żeby przełamać tę przaśną góralszczyznę, to ja z tych korniszonów większych zrobię takie malutkie, delikatne wachlarzyki. Ja myślę, że jeszcze 2-3 minuty i ser się rozpiecze. Będzie można wszystko podawać. No, mówiłem, restauracja jest otwarta, a panowie, haha, już niosą białe wino, zgadując w lot moje myśli, bo proszę Państwa, do raklet, kieliszeczek, no nie więcej oczywiście, białego wina jest rzeczą w zasadzie konieczną. Ale spójrzmy na ser. O, proszę spojrzeć, jak ładnie się przypieka, więc mogę już przystąpić do, prawda, końcowych działań. Talerze, teraz ziemniaki. Aha, trochę parzą, ale dobrze wyjąłem je wcześniej, bo nie jest to dramat. O, ten się spalił za bardzo. Ten jest ładny. Tak, o, proszę zobaczyć. Dobrze. Dodamy tak. Dwa małe. Au. Jeden duży. Teraz korniszony. A, jeszcze korniszony. I już ser. I teraz tak, jeśli kupujemy taki gotowy zestaw do raklet, to są też tam takie łopatki specjalne do ściągania tego sera. Jeśli robimy to na jakiejś szufelce nad ogniskiem, to musimy mieć, no, na przykład patyk. I teraz, proszę Państwa, wystarczy to. O, proszę zobaczyć, to jest bardzo tłusty ser. On nam się, o, idealnie tutaj, idealnie nam z tego zejdzie. O, dwa kawałki sera i ziemniaki, jakie Państwo wolą, albo pieczone, albo gotowane w mundurkach. Dobrze, i jeszcze. Dobrze, to jest dobry. To jest bardzo tłuste, dlatego mówiłem o tym winie. Jest. No i podajemy.
wózkiem, jak trzeba. Mam tutaj dwie urocze panie, które marzą o tym, żeby spróbować o tak wyglądających raklet. Drogie panie, bardzo proszę. No i z niecierpliwością czekam na werdykt. Proszę przede wszystkim sera skosztować może. Wygląda interesująco, mam nadzieję, że tak samo będzie smakować. No, na pewno będzie dobre. Pyszne, proszę państwa. Można sobie kawałek Alp wyczarować, niekoniecznie w Alpach. Można sobie zrobić raklet, na przykład w Karpaczu. Ale można też gdziekolwiek. Wbrew pozorom nie są to schody do nieba, są to schody na sam szczyt skoczni narciarskiej w Karpaczu. Na szczycie skoczni, szczyt kulinarnych doznań. Mam lęk wysokości, ale w takich sytuacjach na duchu trzyma mnie myśl o moim ulubionym zawodniku w skoczku narciarskim, Hansie Wozipiwo. Już nie mam siły nic mówić więcej. I do rzeczy kulinarnie, proszę państwa, będę robił tabulę, czyli sałatkę alpejską z kuskusa, z kaszki kuskus, rzecz bardzo prosta. Zacznijmy od składników. To jest posiekana papryka zielona. To są posiekane zielone oliwki. Tutaj w naczynku obok mam posiekaną natkę pietruszki i parę listków mięty. Tutaj są pomodori pelati, czyli włoskie pomidory, no z puszki o tej porze roku, też drobno posiekane. Tutaj jest czerwona papryka w kostkę posiekana, jak państwo widzą. Tu są cytryny, no to jest wszystko jasne, o, cytryna. Tutaj jest kaszka kuskus, ugotowana wcześniej. A tutaj jest oliwa z oliwek, nie wiem, czy to widać, jaka ona jest zielono-żółta, bo to jest z pierwszego tłoczenia. Więc tak, zaczynam od kaszki. Jej przygotowanie wstępne jest niezwykle proste, ją można kupić w prawie w każdym sklepie, przynajmniej większym. I zalewamy ją na dwa palce wrzątkiem, tyle wrzątku ponad kaszkę i odstawiamy na 5 minut. Potem wystarczy ją wymieszać widelcem, ona już jest gotowa. I ona właśnie wcześniej tak została zrobiona. I teraz po kolei dodaje się wszystkie składniki. Zacznijmy od zielonej papryki. Teraz papryka czerwona. Wybrałem dwa rodzaje papryki, żeby był kontrast kolorystyczny. Dobrze, teraz dodam pomidory. Powiedzmy, że na razie nie wszystkie. Zobaczę po wymieszaniu, czy miałem dobre oko. Teraz pietruszkę z miętą. A tego nigdy nie za dużo. Oliwki. Jak państwo wolą czarne, to mogą być czarne oliwki. To nie ma żadnego problemu. Ja jestem człowiekiem zgodnym, nie będę się upierał. Teraz, o, tu jest mniej pestek, więc sok z cytryny. Oczywiście kuskus był, jak zalewałem go wrzątkiem, wcześniej był posolony. Tu mi wpadła pestka, więc spuścimy ją szlakiem mistrza świata juniorów w kombinacji norweskiej. I oliwa z oliwek. Oliwy z oliwek dość sporo, o tutaj widać dobrze jak się leje, jakim ona ma piękny kolor. I teraz pozostaje nam już tylko może dodać jeszcze trochę soli i pieprzu. I wymieszać wszystko, ja sobie to wezmę tutaj do siebie. A mieszając powiem państwu, że kuskus jest oczywiście kaszką używaną powszechnie w kuchni arabskiej, ale przez Francję zawędrowała do Europy, przez Algierię i Maroko. Zawędrowała do Europy i teraz jest składnikiem wielu dań. Nawet w Alpach francuskich właśnie wymyślono na podstawie kaszki kuskus taką sałatkę alpejską. Wieje i chyba jakby były zawody, trzeba by było zmniejszyć rozbieg, więc ja będę tutaj energicznie wykonywał te ruchy, żeby nie zamarznąć. No i trzeba to tylko, proszę państwa, wymieszać. Jeśli by były jakieś ewentualne grudy w kaszce, to trzeba to rozgnieść widelcem i, co jest dość ważne, nie jeść tego natychmiast po przyrządzeniu. Teraz to trzeba odstawić do lodówki na parę godzin, a jeszcze lepiej zrobić to dzień wcześniej, żeby te wszystkie aromaty nam się doskonale połączyły. To jest wariacja, bo mogą państwo użyć innych ziół. Jeśli państwo mają świeże estragon, jeśli państwo chcą tutaj dodać więcej mięty, mniej pietruszki, kolendra byłaby doskonałym ziołem. Mogą tu państwo w zasadzie każde jarzyny dodać, jakie chcą. To jest danie samo w sobie albo doskonałe uzupełnienie do jakichś zimowych wariacji, nawet pieczonych kiełbasek na świeżym powietrzu, na śniegu. Przytrzymam jeszcze miskę, żeby moje ostatnie słowo wypadło najbardziej okazale. Koniecznie zróbcie sobie państwo kaszkę kuskus prosto, szybko
i fantastycznie. Nie musicie tego robić na szczycie skoczni, naprawdę. Ten wyciąg majestatycznie, choć nieuchronnie, wywozi mnie na Szrenicę, najpoważniejszą narciarską górę Szklarskiej Poręby. Jesteśmy schowani w przerębli, w lesie, więc nie czuć wiatru, który jest dość spory i z powodu wiatru na samej górze należeć nam się będzie od razu coś ciepłego. Na szczycie Szrenicy znajduje się schronisko i przed nim stojąc obiecane coś ciepłego zrobię. Będzie to wariacja na temat grogu. Zacznijmy od składników. Tutaj w tym dzbanku jest bardzo mocna herbata, taka prawie esencja. Przelewam ją teraz do garnka. O, rzeczywiście to coś rozgrzewającego to jest rzecz niezbędna. Tutaj, proszę Państwa, dolewam teraz, to jest rum. Dolewam tego rumu trochę. Teraz mniej więcej pół butelki czerwonego wina, wytrawnego. Jeszcze troszkę. Dobrze. Teraz korzenie. To, co jest tutaj, to są oczywiście, proszę Państwa, goździki. No, trzy nie więcej. To nie będzie piernik ani becherowka, więc goździków nie za dużo. Tutaj mam tarty cynamon. Też go wsypuję. Odrobinkę. Jak Państwo mają korę, to oczywiście mogą, cynamonu mogą Państwo dodać kawałek kory. To nie ma znaczenia. Tutaj jest gałka muszkatołowa. Troszkę jej. A teraz co nam zostało, to cukier. Ja wsypię jakieś 3 łyżki. Potem jeszcze to się i tak musi zagotować, znaczy podgrzać mocno, więc można zawsze dosłodzić, żeby to nie było dziecięco słodkie. A jeszcze trochę. I dla równowagi ze słodyczą, trochę kwaśnego, sok z cytryny, wycisnę z dwóch rąk, będę wciskał, jak nam pestki tam wpadną, to nic. Dobrze, i jeszcze jedna cytryna, tutaj, proszę spojrzeć, ile tu jest śniegu i proszę spojrzeć, jak jest fantazyjnie oblepione szadzią, czy też szacią, nigdy nie wiedziałem, jak to się mówi, to schronisko. Jest tu naprawdę pięknie, chociaż dość trudno się gotuje przy tym wietrze i takiej śnieżnej zawierusze. I teraz tak, to wszystko trzeba położyć na gazie, czy też jakimkolwiek innym ogniu i zagrzać, tak żeby się dymiło, ale żeby się nie zagotowało. I ja teraz to właśnie zrobię, przedzierając się przez zasp. Nasze organizmy za chwilę już odzyskają godność. Zresztą tutaj w tym schronisku też podają niezłą rozgrzewającą rzecz. Czar gór, czyli czekoladę z rumem. Bardzo dobra, ale tutaj mój i też trochę szwajcarski, muszę to przyznać, grogo poncz. Tylko zaraz sprawdzę, proszę spojrzeć, jak wygląda. Tak będzie widać. Jest bardzo ciemny, jest, pachnie korzeniami, ale nie wydaje zapachu sklepów cynamonowych, umiarkowanie pyszne. Dobrze, to jest dla mnie i dla wszystkich. Wszystko, co miało być ugotowane, zostało ugotowane, więc ja mogę się już z Państwem żegnać i zająć się tym, co w Szklarskiej Porębie najważniejsze, czyli narciarstwem. Przyjeżdżajcie tu Państwo, bo jest tu po pierwsze ładnie, a po drugie będą mniejsze korki na drodze do Zakopanego. To jest trasa Puchatka, ja tam odjeżdżam. Do widzenia.